Tomasz Gołębiewski. Edukacja artystyczna dla dorosłych. Dyrygentka, dyrygent. Lider, indywidualista czy część całości dzieła? Porozmawiamy z dyrygentami o emocjach w muzyce, o pracy z orkiestrą, o mistrzach i o tym, co powoduje, że dyrygent jest albo lubiany, albo mniej. Dyrygent. Lider indywidualista czy jedna z cegiełek tworząca dzieło? No, jedna z cegiełek, oczywiście, tylko teraz tak, jeśli chodzi o gabaryty w porównaniu z tymi innymi cegiełkami, no, czyli z artystami, muzykami orkiestry. I w którym miejscu się znajduje ta cegiełka? Czy na dole, żeby ten mur przytrzymać, czy na górze, na zasadzie spadnie, a mur zostaje? To, przepraszam, ale takie pierwsze moje refleksje. Dyrygent jest jedną z cegiełek, która tworzy dzieło. Myślę, że pojęcie lider zmienia się na przestrzeni lat. Kiedyś chyba przez to słowo rozumiano troszeczkę co innego i funkcja dyrygenta się zmieniała. Natomiast dzisiaj lider to jest raczej osoba, która we współpracy z orkiestrą, zachęcając orkiestrę, tworzy wspólne dzieło. Ja zawsze mówię, że jako dyrygent ja nie gram, to wy gracie. I moim zadaniem jest zainspirować was i wydobyć z was całą wrażliwość, wasze najlepsze możliwości, cechy. Zaraz będziemy wspólnie pracować, tworzyć. Czyli ta otwartość, oczywiście zaproponuję wam swoją wizję i wiem, jaka ona jest. To będzie moja propozycja, ale jestem otwarty jednak na was. I myślę, że to ten typ pracy jest mi najbliższy. Absolutnie część całości dzieła. Jest pewnego typu liderem, ponieważ wszyscy oczekują od niego koncepcji, ogólnej koncepcji dzieła. Natomiast mi się wydaje, że pójście na taki układ partnerski z zespołem działa pozytywnie na tą stronę artystyczną utworu, a myślę, że i bezpośrednio na publiczność podczas koncertu. Pozwalasz pograć orkiestrze, czy raczej trzymasz ją w garści? Wydaje mi się, że dyrygent na pewno musi prowadzić. No bo inaczej nie ma szansy kreowania dzieła. Bo to powinno się dziać moim zdaniem tu i teraz. Czyli z mojej strony jest inspiracja, ale potem kierowanie, branie od muzyków i czerpanie z tych propozycji, ale jednak to ja prowadzę, bo ja jestem tą osobą, która jakby obejmuje całość. Zatem na pewno ja prowadzę. Zdecydowanie pozwalam pograć orkiestrze. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jestem pod ogromnym wrażeniem tych dyrygentów, jakim na przykład był Claudio Abbado, gdzie z jego ruchów można już poczuć, że daje niesamowitą przestrzeń orkiestrze. Dzięki czemu tę interpretację charakteryzuje właśnie taka, powiedziałbym, przestrzeń, luz, który można wręcz usłyszeć. Tak więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby każdy muzyk czuł swobodę swojej wypowiedzi, zwłaszcza we fragmentach solowych. Natomiast są momenty, kiedy orkiestra potrzebuje bardzo wyrazistego przewodnictwa, no i wtedy rola dyrygenta jest bardzo kluczowa, istotna. Ja jestem, myślę, taką osobą, która idzie na kompromis i daje orkiestrze pograć. Znaczy, no, mam taką nadzieję bardzo często, natomiast chcę mieć jakiś swój wpływ na to, jak utwór będzie wykonany i jakiś delikatny ślad własnej osoby również narzucić. Mhm. Tak. I biorę za to pełną odpowiedzialność. Ja myślę, że każda orkiestra lubi pograć sama, ale no, są pewne uwarunkowania. Znaczy, jak Państwo widzicie, trochę tych siwych włosów już mam
I to jest też doświadczenie, kiedy można orkiestrę, jak to w naszym żargonie się mówi, puścić i orkiestra gra sama, a kiedy trzeba ją przytrzymać po to, żeby jej pomóc. To jest w zasadzie naczelna zasada. Po to jest dyrygent, żeby pomóc orkiestrze. Wtedy, kiedy trzeba zareagować, kiedy trzeba pomóc, jest, nie wiem, zmiana tempa, dynamiki, coś się dzieje, to wtedy włączam kierunkowskaz, wtedy staram się ingerować mocniej. Ale ja bardzo lubię, jak orkiestra gra sama. Kiedyś, jak byłem młodym dyrygentem, wyglądało to zupełnie inaczej. Wielcy mistrzowie? Bardzo wielu było i muszę powiedzieć, że miałem do nich bardzo wielkie szczęście. Wielką postacią później był Krzysztof Penderecki, z którym pracowałem 18 lat i tutaj myślę, wydaje, że ten wpływ jego osoby na mój rozwój był taki specyficzny, bo to był wpływ z jednej strony przez jego muzykę, bo miałem okazję poznać właściwie cały jego repertuar, przygotowując mu albo dyrygując jego utwory, konsultując z nimi, wymieniając się uwagami, ale również właśnie proponując pewne rozwiązania, na które on się godził. A również ta druga strona to był kontakt z wspaniałym człowiekiem, bo poznałem go również od tej strony i myślę, że tutaj było to pytanie o moich wielkich mistrzów. Ja myślę, że jakby zawsze tą główną stroną i cechą tych relacji była ta relacja człowiek-człowiek. Oczywiście ta wiedza, wspaniała wrażliwość, doświadczenie, ale przede wszystkim ta relacja człowiek-człowiek. Na pewno mój profesor. Fundament Antoni Witt. Wielcy mistrzowie, wspomniany Claudio Abbado, Carlos Kleiber, ale również dyrygenci, których miałem okazję osobiście poznać, od których mogłem się uczyć. Riccardo Muti, Daniele Gatti, no i mój pierwszy mistrz, Antoni Witt. 5 lat studiów pod jego kierunkiem był dla mnie takim bardzo istotnym początkiem. Wielcy mistrzowie na pewno na początku, jeżeli mogę jeszcze na ten temat chwilę powiedzieć, byli dla mnie kompletnie niezrozumiali, jeśli chodzi o sposób dyrygowania. Weźmy na przykład Karajana, który miał bardzo specyficzną technikę dyrygencką. Ja jako student przyzwyczajony do pewnej dokładności patrzyłem na wielkiego Herberta i sobie myślę, rany boskie, jak oni grają? No przecież tu... co to? I pytałem kiedyś koncertmistrza Berlińskiej Filharmonii, pana Daniela Stabrawę. Mówię, panie Danielu, a jak to jest? No przecież to... On mówi, wie pan, wystarczy, że on kiwnie piątym palcem i my wszystko wiemy, co jest. Czyli charyzma, jeszcze raz charyzma. Dla mnie przede wszystkim wielkim mistrzem był mój profesor, którym byłem zafascynowany i chyba słusznie, maestro Tadeusz Strugała, znany przecież i państwu, którego starałem się, mając lat, powiedzmy tam 19-20, kiedyś zaczynałem, starałem się naśladować, ale uważam, że to jest normalna rzecz, prawda? Naśladowanie mistrza. Co powoduje, że prócz talentu, dzisiaj dyrygent staje się popularny, ceniony, zapraszany, kochany? No tak sobie pomyślałam o tym, że jestem kobietą, bo często zadawane jest mi pytanie, czy fakt, że jestem kobietą, jest trudniej, czy jak to zmienia. Mam wrażenie, że jest mi nawet czasem łatwiej. W tym sensie, że kobiet jest mniej i na konkursie absolutnie, jeżeli było startujących 80 uczestników i ja miałam tego pecha, byłam druga od końca. Już jeżeli było zmęczone i fakt, że weszła kobieta, łatwiej było mi zwrócić uwagę i udało mi się dotrwać do finału. Więc w tym zakresie myślę, że to, co jest inne, zwraca uwagę, jest łatwiej. Zdecydowanie osobowość dyrygenta, którą chyba się po prostu ma. Technika dyrygencka, muzykalność przede wszystkim. No ale w dzisiejszych czasach, czyli to, czego kiedyś nie było, to jest odpowiedni marketing i praca menadżerska. No, ważną rolę odgrywa z jednej strony, no w ogóle sama postać dyrygenta i jakieś zaistnienie w danych środowiskach, no jeżeli jest akceptowany, zespoły
odwzajemniają jakiś rodzaj chemii, znaczy pojawia się jakiś rodzaj chemii między zespołem jako instytucją i dyrygentem, to po prostu go zapraszają i to się rozwija w jakimś sensie. Ja myślę, że często ta droga w ten sposób wygląda. Bardzo ważną rolę odgrywają impresariaty. No po prostu jednak tutaj bardzo dobry impresario wykonuje kolosalną pracę. Ja miałem okazję zetknąć się z takimi fachowymi i profesjonalnymi impresariatami i rzeczywiście to jest pomoc niezwykła. To jest osoba, która się zajmuje po prostu nawiązywaniem tych pierwszych relacji, a bez tego posiadająca kontakty i tak dalej. Bez tego się po prostu nie da. Pomagają konkursy oczywiście, to jest w każdej dziedzinie. To jest ten wygrany konkurs, jeżeli się nie zaprzepaści tej możliwości rozwoju dalszego, no to może być dobry punkt wyjścia. A weźmy na przykład takiego dyrygenta jak Yehudi Menuhin. Może nie tyle dyrygenta, ale muzyka. Czy to był dyrygent? Nie. Orkiestry się bardzo z nim męczyły. Ale to była postać, on był ojcem rzeczywiście tego zespołu i zespoły to, które pracowały z nim, czuły to. Wystarczy, że zrobił jakiś gest, powiedział jedno zdanie wyjaśniające jakąś frazę i wszyscy nagle wiedzieli jak. Czyli nie potrzebowali tego, co jest czasami bardzo niepotrzebne, a więc takie przyzwyczajanie, prawda, że tutaj wszystko mówimy. Nie, kontakt z zespołem. Jeżeli zespół zauważy to, że dyrygent przyszedł, aby, to co mówiłem wcześniej, pomóc i żebyśmy razem coś pięknego stworzyli, no to reszta to już jest los. Najlepszy do tej pory koncert w życiu? Myślę, że jakbym miała wybrać takie wydarzenie, które sprawiało, że zostało w moim sercu i dostarczyło mi największych emocji, to myślę, że współpraca z Mariuszem Kwietniem i spektakle z nim do Niego. Na początku zaskoczona byłam podejściem, że Mariusz nie chce próbować. Arii na przykład, ja mówię, chociaż porozmawiajmy o tempie, to dawał mi tylko wskazówki, chcecie gonić. Rozumiałam, o co mu chodzi, niemniej jednak nie było możliwości wypróbowania. Myślę, że to znakomite podejście, dlatego że gwarantowało świeżość i kreację tu i teraz. Oczywiście emocje są zawsze przy każdym koncercie. To ten koncert jest zawsze najważniejszy. Naprawdę, ja wiem, że to są takie może slogany, ale tak jest. Jeżeli ja jestem jako dyrygent uczciwy wobec zespołu, z którym pracuję, wobec kompozytora, którego mam zaszczyt przedstawiać, wobec publiczności, która przyszła, a mogła zostać na przykład w domu sobie, prawda, i sobie siedzieć, prawda, popijając kawkę, nie wiem, oglądając telewizji, jednak przyszła. Jeżeli ja nie daję z siebie 100%, umiejętności i takiej, takiego naturalnego jak gdyby żaru, że ja chcę to zrobić, chcę, żeby orkiestra pięknie, żeby ci, którzy przyszli, mieli rzeczywiście przepiękny wieczór. Więc tych wieczorów było już sporo, to można i w tysiące nawet już policzyć. Czy bym wyróżnił? Nie chciałbym, bo ja bym wyróżnił jeden, to bym powiedział, a może jeszcze ten, a nie, a to też było ładne, o to tak dalej. Każdy wieczór jest specyficzny i każdy zostawia na pewno jakiś taki bardzo, bardzo sympatyczny ślad. Koncert z Filharmonią Praską na festiwalu w Bratysławie. Graliśmy tam czwartą symfonię Mendelssohna i pamiętam, że miałem od pierwszej próby niesamowite wrażenie, że mój najmniejszy gest i najmniejszy ruch powoduje natychmiastowe reakcje u muzyków w orkiestrze. To jest oczywiście bardzo przyjemne uczucie, ale też powoduje jeszcze większą ostrożność w doborze gestów i w prowadzeniu orkiestry. Moim takim koncertem niezwykłym, który będę wspominał pośród kilku, to był koncert, pamiętam, w Białymstoku. Dyrygowałem z orkiestrą tam z Filharmonią Podlaską koncert skrzypcowy Korngolda z Kają Danczowską. Mhm. To był jej debiut w ogóle, ona nigdy tego nie grała i mi się trafił taki koncert właśnie z nią. I druga Brahmsa, i druga symfonia Brahmsa, i ta druga Brahmsa, którego w ogóle ja uwielbiam, pamiętam, co też nie było bez znaczenia, zadyrygowałem tego z pamięci,
I to nie dlatego, żeby po prostu sobie zadrygować z pamięci, tylko po prostu ja się otwieram wtedy najlepiej. Znaczy po prostu tak mi wyobraźnia działa, że mam, łapię z orkiestrą, wtedy złapałem z orkiestrą jakiś niesamowity kontakt. I to, co się wydarzyło na tym koncercie, ja zadyrygowałem tą symfonię od początku do końca, jakby będąc poza w ogóle, takie mistyczne przeżycie, poza w ogóle całym wydarzeniem. I czułem, co było jeszcze najlepsze, to zjawisko tego typu, że stoję po środku czegoś niesamowitego, że orkiestra jest wykonawcą i czuję za sobą publiczność, która bierze udział w koncercie, emocjonalny udział. A ja lewitowałem. To jakiś po prostu jakaś siła z zewnątrz się pojawiła, nie wiem. No w każdym razie poczułem wtedy jakby no, piękno tego, co robię. To był taki koncert i to będę pamiętał do końca życia. Było kilka takich, natomiast ten był jednym z pierwszych. Strój klasyczny czy nowoczesny? Myślę, że zależy to od repertuaru. Chcę pozostać kobietą, więc sobie szyję jakieś tuniki. Wymyślam, współpracuję z projektantami polskimi i oni tam zawsze coś dla mnie wymyślą. Zdjęcie, które jest tutaj w Filharmonii z moimi białymi kawami, to też polski projektant Łukasz Jemioł. Klasyczny. Klasyczny. To znaczy, ja no nie występuję we fraku też ostatnio, bo mam taki swój surducik i jest to pewnego typu odejście od tradycji fraka właśnie. Natomiast raczej ten czarno-biały, bez żadnych dodatków, bez zwracania zbędnego uwagi na siebie. Po prostu. Wygodny. O, tak bym powiedział. Strój wygodny. Bo różne są koncerty. Ten frak jest rzeczywiście wygodny. Bardzo jest wygodny ze względu na dynamikę ruchu. Dlatego raczej w tą stronę bym poszedł. Powiedziałbym bez specjalnego przepychu, ale wygodny. Strój klasyczny. Nie, to tradycyjny zawsze. Zawsze frak. Chociaż chyba raz dyrygowałem w takim no, białej marynarce czerwonej, ale to oczywiście zależy od programu. No bo jak koncert, nie, taki powiedzmy, nie wiem, no, sylwestrowy, rozrywkowy, fajny, no to trudno, prawda, w tym, że jak pingwin troszkę wychodzi, taki, no, a to wtedy jest, wtedy tak. Ale no, generalnie na chwilę. Wiem, że koledzy mają różne tutaj stójki, prawda, czasami wyszywane, czasami mniej wyszywane i tak dalej. No ja jestem tradycjonalista i po prostu we fraku się dobrze czuję.